Ej, lubię nas z strony Promil, a to jest kolejny odcinek z Minecraft ekipy. W dzisiejszym odcinku idziemy przywitać nowego sąsiada, tak dokładnie, bo się dowiedziałem, że ponoć już sąsiad się wprowadził, więc pójdziemy odwiedzić naszego sąsiada, bo jestem bardzo ciekaw, co tam u niego jest. W ogóle zakupiłem sobie takie łóżko, nie wiem po co. I gdzie moja kasa? W plecaku, no tak. Lewej mnie plecak. Sium. Karta kredytowa, dobra. Weźmy se plecak. Coś na powitanie sąsiada. To na dole. Wczoraj byliśmy, ostatnio w odcinku w ogóle, patrzcie. Przemalowaliśmy to. Zrobiliśmy płytki. Płytki pokazywałem. Przemalowaliśmy, zrobiliśmy napis ekipy. I pokój rolnika. Tak, bo będzie tutaj nowa osoba z nami. Się nazywa rolnik. Właśnie to, dobra. I idziemy, widzowie, przywitać nowego mieszkańca. Kuźwa, nie dzwoń. Minecraft ekipy. Tak. Jak też widzicie, pojawił mi się kryształek już jakiś czas temu. Tak samo na miniaturkach jest. No i dobra. Z tego co wiem, to tu mieszka. Więc. No. Zadzwońmy. A kto to przyszedł? O. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Promil, ja tu mieszkam obok i tak na przywitanie to dla pań. O, dziękuję. Jak się pani nazywa? Mary. A całym imieniem? Marysiowa. Ładne imię. Dziękuję. No to nie wiem, chce się pani poznać coś? Można. No to co pani chce robić? No mogę. Zapraszam. Ale ładnie. No dziękuję. No to gdzie mam iść? Tutaj. Tutaj. Przepraszam. A tu jest jadalnia. O. Jeszcze nie mogę się zapoznać z tym domem. A, rozumiem. To ja sobie tu usiądę. Ja idę po jakieś jedzenie. Okej. Ej, no wam powiem. Ta Marysia nieźle. Jesteśmy tu w jej domu i... No zobaczmy. Sium, sium, sium. Nie widzę, na razie byla wyszła, więc... Sobie poskaczę XD. Ej, no Jezu, ile można czekać? Ej, no dobra, no zobaczymy. Ale myślę, widzowie, że wiecie co? Żeby zaprosić ją do... naszego składu. Naszej MC ekipy, zobaczymy. Zobaczymy, może będzie fajnie. No wiecie, im więcej nas jest w MC ekipie, tym lepiej. Więc no, więc ciekawie. Dobra, o chyba idzie. Przepraszam, że tak długo. Nic się nie stało. Przepraszam. A pani wie, co pani robi? No. O, dobrze. O, dziękuję. A co to jest? Rosół z makaronem. O, dziękuję. Pani robiła? Tak. Ale dobre. To mam pytanie. Tak. Ile pani ma lat? 16. 16? Tak. A pani pracuje czy coś? Czemu już pani nie pracuje w szpitalu? Bo się przeprowadziłam i teraz poszukuję pracy. A z tego co wiem, to u nas też ma być szpital. O! Oj. Trochę mi się chopsło. Wezmę to tam. No to... No, ja jestem Promil, mam lat 17 i... Przyjechałem tu od rodziców do tego miasta, bo w sensie nie do tego. Pierw mieszkałem z nimi, potem się przeprowadziłem. Nie, wait. 3 godziny później. Więc tak. Ja kiedyś miałem taką MC ekipę
i tam byli moi przyjaciele i ja tam sobie mieszkałem, ale to było dawno, to było inne uniwersum. Teraz jesteśmy tu, ja mieszkałem z rodzicami, się przeprowadziłem do innego miasta, a się okazało, że tamte miasto kazali mi sprzedać dom, bo coś tam burmistrz chciał budować na tym terenie mojego domu. No i przyjechałem do tego miasta, no i teraz poszukuję osób do MC ekipy, czyli ekipy mojej, i tam już jest jedna dziewczyna i czy pani chce być też? Z miłą chęcią. No okej, okay, no to dziękuję. Jedzenie na pewno, bo jedzenie było bardzo dobre, pani będzie nam gotować, znaczy co? No, to zapraszam, my mieszkamy tu obok. Na razie to ja tu jestem, bo moja koleżanka Julia pojechała na zakupy. I no, zapraszam, tak to wygląda. Tu mamy, dziękuję, tu mamy kuchnię. Może pani się trzęsać, jak coś pani chce w sumie. A to mogę już mówić na ty? Tak. To Marysia, możesz się częstować, tu jest łazienka, pokój jednego z naszych członków ekipy. Tu jest taka właśnie też jadalnia i salon, no bo te domy są bardzo podobne. No. No i tu do góry mamy mój pokój i pokój Julii. To jest mój pokój, a tu za drzwiami jest pokój Julii. Ładny pokój. Ale właśnie wczoraj sobie zakupiłem takie łóżko. Jakby miała tu z nami być kolejna dziewczyna i jakby chciała pani tutaj, jakbyś chciała dzisiaj tu nocować, to tu ci łóżko położę. O. Dziękuję. To jak chcesz, to możesz dzisiaj tutaj nocować z nami. Mogę. No to witaj w Minecraft ekipie. Jesteś trzecią osobą, nie licząc mnie, która tutaj z nami będzie mieszkać. Będzie jeszcze jeden tam kolega, ale póki co go nie ma, więc no fajnie, że jesteś tu z nami. I dobra. Ja ogólnie nie wiem jak ty, ale ja będę musiał niestety jechać do bankomatu wypłacić pieniądze, bo no ten dom jest trochę za mały i chcemy kupić nieco większy jak na razie, a potem będziemy budować swój, więc chcesz jechać ze mną? Mogę. No dobra. Dobra, więc mamy 17 800 pieniędzy przy sobie, ale mam kartę i jedziemy właśnie wypłacić to schowamy do lodówki. Jedziemy właśnie wypłacić z Marysią pieniądze na nowy, lepszy dom, bo ten jest taki no. A każdy, no jest bardzo fajny, ale dobra. Marysiu, idziesz? Czy są drzwi? Dobra. I chodź, pokażę ci nasze obusa i w ogóle ten dom mam zamiar na razie kupić. Widzowie go widzieli w poprzednim odcinku. Bardzo ładny i duży przede wszystkim. Mhm. O, tam są wieżowce, widzowie, widzicie? Tam się już miasto buduje. Dobra, weźmy naszego busa. No dobra. Marysiu, chodź. To jest nasz bus ekipy. Okej. Jesteś? Jestem. Dobra, jedziemy. Oj. Tu nie przytrzeć. Ciężko się tym skręca, zwłaszcza tu na parkingu. Dobra. To w sumie jedźmy tamtą drogą. Będzie szybciej. To ty długo tu mieszkasz? Tak, nie wiem, może 2 dni, 3? A, no my już nieco dłużej, bo tak z 2 tygodnie. No. O, tu jest ten dom po lewej, nie wiem czy widzisz. O, jaki duży. No i właśnie chcemy kupić dziś ten dom, ale no właśnie, gdzie ja jadę? Przecież miałem jechać do bankomatu. Ale to jest na tej samej ulicy, bo to jest ulica Wykraftowa, z tego co pamiętam. Wykraftowa A2 chyba. O, i tu po lewo się buduje miasto. Po kręgniku jedziesz. Sorry. Bo mi się źle, no, spojrzało. O, i tu jest bankomat. Tu są sklepy. Dobra, o, tu zaparkujmy. I dobra. To ja wypłacę, bo tam 700 tysięcy, a ja wezmę kredyt i wypłacę 2 miliony. O Jezu. No. Dobra, widzowie, po długim czasie walki z bankomatem udało mi się wziąć kredyt i wypłacić. Mamy tyle kasy i tyle kasy. Jest to naprawdę duża ilość pieniężna. Jedziemy kupić ten walony dom, bo naprawdę mamy
ponad 2 miliony. Grubo ponad 2 miliony, więc no robi wrażenie. Dobra, wsiadaj Marysia i jedziemy. No prawie 3 miliony mamy. Więc jedziemy kupić dom, ale będziemy się wprowadzać dopiero w następnym odcinku do niego. No i w sumie wiecie co? W sumie to w następnym odcinku go kupimy i w tym momencie skończymy ten odcinek, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ze mną dzisiaj była nowa ekipowiczka Marysia. No, jeśli chcecie kolejny odcinek, no dwie łapki w górę na następnego odcinka. Do zobaczenia i Eluwina!